Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami Graveyard Keeper, ale w wersji alfa, bardzo fajnej wersji 0666. Dostałem dostęp dzięki wydawcy Tiny Build, dziękuję serdecznie. Moi drodzy, ta gra jest niesamowita. Boże, miałem do niej usiąść na godzinę przed spaniem, tak mnie wciągnęło, że grałem do piątej. Rzadko, naprawdę rzadko gry mnie tak mocno wkręcają. Ta gra ma niestety syndrom jeszcze jednego dnia, jeszcze jednego fragmentu, jeszcze jednej rzeczy do zrobienia. Jezus Maria. Dobra, ale po kolei. Zaczniemy nową grę, mimo że ja tutaj widzicie już 50 dni mam za sobą, co jest w sumie dużo jak na takie posiedzenie przez chwilę. Zaznaczam, to jest wersja alfa, tu będą błędy, bo mi się błędy tu zdarzają, bugi, jakieś rzeczy mogą się nie striggerować, być może będę też musiał powtarzać dni czasami, ale chciałbym wam pokazać, co to jest? Czym jest ta gra? 15 sierpnia. Taka jest zaplanowana premiera tej gry. Jak ktoś kupi w przedsprzedaży, to dostanie dostęp do tej alfy, więc jak chcecie kupić już teraz i zagrać w tę wersję wczesną, no to serdecznie zapraszam, tylko pamiętajcie, że mogą tutaj pojawić się czystki w save'ach przede wszystkim, tak? Tu w ogóle wszystko może się jeszcze skończyć tragicznie, czyli po prostu wyczyszczeniem całego waszego progresu, zaczęciem od początku, mimo że gra naprawdę mocno stawia na to, żebyśmy jednak skupili się na tym, co robimy i no cóż, trochę słabo by było, smutno by było tracić, tak, ten progres, no ale tak ta gra wygląda. Szczególnie, że tutaj na początku błądzimy masakrycznie. Ja wiem, że gadam przy intro, ale wiecie, ja chcę wam teraz opowiedzieć o tej grze, czym ona jest. Na pewno będę skipował te dialogi, jak będziecie chcieli sobie poczytać je, to teoretycznie zapraszam serdecznie. Bo tutaj ogólnie jesteśmy gościem, który po prostu kupił prezenty dla swojej córki chyba i żony, chciał wrócić do domu, ale coś go potrąciło i teraz trafił do jakiegoś innego wymiaru, trafił gdzieś, nie wiadomo gdzie, czy to jakiś limbo, nie wiadomo co to jest, ale jest teraz właścicielem tego cmentarza, bo jesteśmy tutaj grabarzem, tu jest nasza skrzynka, gdzie możemy trzymać rzeczy, tu możemy przygotowywać rzeczy, tu możemy je gotować, tutaj mamy piwnicę, to wszystko w swoim czasie będę chciał wam pokazać, bo naprawdę tu jest mnóstwo rzeczy do robienia. Mogę to nazwać, że to jest taki grobowa wersja Stardew Valley. Tu naprawdę będziemy ścinać, hodować, kopać i w ogóle nie wiadomo co jeszcze robić, i chodzić do wioski, zbierać questy, mnóstwo side questów, zbierać przedmioty, craftić, mega dużo aktywności. Więc ogólnie trafiamy na taką śmieszną tutaj czaszkę, która nazywa się Gerry. I tutaj się zawsze to od początku kojarzyło z Morte. Nie wiem, czy graliście w Planescape Tormenta pierwszego. No, Morte był świetną postacią. I tutaj to troszeczkę można by powiedzieć, że to jest taki Morte. On tutaj ma swoje śmieszne kwestie. Morte nie przebija na pewno, ale jest to nasz kompan, który będzie, kurczę, w kostnicy z nami siedział i będzie nam rzucał różne wskazówki i on ogólnie pozwoli nam wrócić do domu, bo musimy znaleźć sposób, żeby wrócić do domu z tego miejsca. Więc, o co chodzi? Tutaj jest nasza kostnica, a w tym miejscu przyjeżdża sobie osioł i on przywozi nam niemalże codziennie, choć to różnie bywa, jakieś zwłoki. Świeże zwłoki, gadający osioł też przy okazji. Zżera, zrzuci nam te wszystkie tutaj zwłoki i my będziemy musieli je wziąć sobie tutaj do tej naszej kostnicy. No i co możemy robić? Możemy zrobić autopsję. Nie musimy, możemy od razu pochować zmarłego, ale na początku możemy też wziąć go właśnie do kostnicy i wyciąć niektóre fragmenty, które mogą się przydać. Na przykład, zaraz zobaczycie co. Wchodzimy sobie do kostnicy. No i cóż. Za chwilę będę czytał bardziej te dialogi, ale dopiero jak dotrzemy do miasta. Dzisiaj to będzie taki odcinek. Znaczy, nie spodziewajcie się długiej serii. Ja naprawdę chcę wam tylko pokazać, co ta gra sobą reprezentuje, bo i tak będziemy chcieli w nią zagrać. Prawdopodobnie jak już wyjdzie tego 15 sierpnia, to myślę, że bankowo będzie seria, bo kurde, ona jest świetna, tak? Możemy wymieniać mięso, możemy sprzedawać to mięso w wiosce. Do wioski zaraz dojdziemy, tam też jest mnóstwo rzeczy i aktywności. Tutaj mamy też drzewko technologii i ogólnie jest to gra twórców Punch Club, więc zaraz zobaczycie bardzo charakterystyczną rzecz, jeżeli znacie grę. Co możemy na początku robić? Mamy Blueprint, Preparation Place i Palette. Nie wiem co to znaczy. W ogóle, żeby ciekawe, przez te 50 dni mojej gry nie zbudowałem jeszcze ani jednej z tych rzeczy, więc nie wiem co one robią. Ale możemy też jakby mięso wycinać z ofiar.
Więc idziemy sobie do tego stołu z autopsją i możemy, w zależności od tego, jakie technologie odblokujemy, możemy wycinać konkretne rzeczy. Z czaszkami zaraz powiem, jak to jest, bo te czaszki to jest rzecz, którą musiałem nauczyć się sam, nigdzie gra nie wyjaśniła, a to jest bardzo ważna rzecz. Czerwona czaszka oznacza punkty ujemne do wyglądu, wystroju naszego cmentarza, ale my na początku wytniemy, wycinamy proszę bardzo mięso, jak widzicie, każda czynność wymaga od nas energii. Każda czynność to wymóg energii. Tak jak to było w Punch Clubie. I za wykonywanie czynności dostajemy jeden z trzech, takich bym powiedział, surowców. Take out. Bierzemy te zwłoki, 95%. Im szybciej, jeżeli uda nam się jeszcze do 90% zdążyć zakopać zwłoki, będziemy mieli bonus dodatkowej czaszki, jeśli chodzi o jakość grobu. Tak to szybko, w skrócie ujmę. Tu jest miejsce, to jest kościół, którego musimy w ogóle uruchomić, otworzyć, ale... To nie jest takie proste. Tu macie napisane, co trzeba zrobić z każdym ciałem. Więc co? Dostałem teraz łopatę. Tu mam build. I w tym miejscu mogę zaraz... Tu stwierdzić, że tu będzie pierwszy grobowiec. Możemy zaznaczyć ich od razu już więcej. Na przykład dwa miejsca na groby. Bierzemy naszą łopatę, ale automatycznie one wszystkie... Każda akcja automatycznie dobiera nam przedmiot, który chcemy używać. Więc tutaj kupimy grobowiec. Wykopaliśmy grób i widzicie, jakość spadła o 2. Mamy minus 2 punkty wystroju. Jak wrzucimy... takiego tutaj, takie zwłoki, które nie mają zbyt dużo czerwonych czaszek, to dostajemy punkt. No i teoretycznie każdy taki zwykły grób będzie miał minus 1 do wystroju. To jest bardzo ważne, bo tu będzie quest z tym związany. Ale zawsze za zakopanie trupka dostajemy taki certyfikat. Burial Certificate. I musimy go zanieść do tawerny, żeby go opylić za kasę. Tutaj podział kasy jest taki jak chociażby w Terrarii, tak? Czyli mamy srebrne monety, złote monety i miedziaki, czyli brązowe monety. I to oznacza, że, no wiadomo, 100 brązowych monet to srebrna, 100 srebrnych monet to złota i tak dalej. I tutaj mamy teraz tak, to oczywiście tu jest wszystko w niesamowitym bałaganie. O właśnie, mamy tutaj tutorial, jak wygląda lokacja. Tutaj mamy ważne informacje napisane na temat jakości naszego... cmentarza, tak? Repair graves to increase graveyard quality. Właśnie, graveyard quality to jest bardzo ważne. Odblokowaliśmy kolejną recepturę, możemy budować zwykłe krzyże drewniane, potem będą mogły kamienne być pewnie jeszcze bardziej w przyszłości lepsze. No właśnie, nasze główne zadanie, pierwsze zadanie, kiedy dostajemy, to zdobyć 5 punktów tego wyglądu, tak? Tego stanu, można powiedzieć, naszego... ciągle zapominam słowa cmentarz. Tak, więc on przychodzi każdego dnia z takim słoneczkiem. Tydzień jest podzielony na 6 dni tutaj, każdy ma swój symbol. Trzeba zapamiętywać, kto w którym dniu się pojawia i kto przychodzi. Ponieważ on przychodzi tylko i wyłącznie w dni z takim słoneczkiem, powiedzmy. One wszystkie powinny mieć jakieś swoje nazwy. No ale właśnie, możemy sprzedać to w tawernie, tak? Nowy task. Zaraz się pojawi cały interfejs, bo na razie to jest wszystko tutorial. Czyli właśnie, muszę doprowadzić to do stanu plus 5 punktów. Co jest cholernie trudne, ja przez 50 dni tego nie zrobiłem. To jest mnóstwo czasu, żeby to zrobić. Bo cały czas dochodzą nowe trupy i cały czas te nowe trupy trzeba tutaj zakopywać i tak dalej, i tak dalej. Czemu mi się pokazuje, że myśli? Co to za ikonka tutaj? Dobra. How can I fix the graveyard? I tutaj mamy napisane, tak? Możemy tu oczywiście ask about certificate i to musimy oczywiście zanieść do wioski. Możemy sprzedawać, okej. Okay. Dobra. I możemy spytać, ask about the town, in the heart of place, cathedral, everything there. W ogóle nie dostałem się jeszcze do miasta, potrzebuję jakiegoś glejtu, żeby się tam dostać. Nie wiem jeszcze, tu jest, wszystko musimy się w tej grze nauczyć sami, więc ja jeszcze teoretycznie nie wiem chyba nawet i połowy o tej grze. To jest tak rozbudowana gierka, że powiem szczerze, naprawdę zachwycająca pod tym kątem również. No dobra, where is the village? Musimy iść oczywiście na wschód. To, że nie mamy dla niego już więcej pytań. Okay, if you run out of repair kits, while fixing, you can always craft new. No i właśnie, mamy 3 podstawowe surowce. Czerwone, zielone i niebieskie. Czerwone zazwyczaj z craftem i siłowymi akcjami, zielone to raczej z naturą, z tego co widziałem, czy w ogóle z wiedzą, a niebieskie to taki spiritual knowledge. Jeszcze ani razu nie udało mi się wygenerować niebieskich, nie wiem gdzie one są ukryte, mam nadzieję, że z czasem to poznam. I mogę robić cokolwiek będę robił, być może alchemia będzie mi te niebieskie generować, cokolwiek będę robił, cokolwiek będę studiował, będę miał z tego punkty. You can earn points by simply doing anything. And also you can get points by studying new items at a special table. W ogóle jeszcze nie znalazłem takiego tutaj
Nie znalazłem jeszcze takiego crafting stage, gdzie nie mogę cokolwiek studiować. Więc to też jest ciekawe. Więc tutaj jeszcze naprawdę, mimo że pograłem w tę grę, to jeszcze mnóstwo drzwi przede mną jest zamkniętych. Może akurat nagrywając ten gameplay odkryję coś nowego. Stone Spock Stockpile odkryłem, mogę teraz zbierać kamienie. Mogę też zbierać patyki. Tak? I mogę również zbierać małe, no to są w sumie pale, które potem będzie trzeba podziabać. W ogóle tutaj naprawdę jest świetnie wszystko wymyślone. Drzewko umiejętności, drzewko technologii, to też jest piękna sprawa. Więc mamy podzielone na. Tutaj jest czaszką, czyli wszystko związane z grobami i z ekshumani, z ekshumacją zwłok i z kostnicą. Tu mamy różne związane rzeczy z teologią, w ogóle tego drzewka nie odblokowałem jeszcze przez całą grę, nie wiem co tu jest do zdobycia, ale widzicie, każda technologia wymaga od nas zbierania tych punkcików, które zdobywamy teoretycznie za wszystko. Pisanie książek, nie odblokowałem tego jeszcze w ogóle, nie mam pojęcia co tu jest. Tu mamy o farmieniu, tu mamy o tutaj kowalstwo, a tutaj mamy budowanie, tak? I możemy sobie inwestować jak chcemy i w której kolejności chcemy, tak? Więc tutaj zdobędziemy na pewno pierwsze rzeczy, chcemy wziąć je wszystkie. No to jest Stone Reaper Kit i Wood Reaper Kit, czyli takie zestawy do naprawiania kamiennych i też po części drewnianych elementów. Także możemy zacząć na przykład od razu już coś naprawiać, gdybyśmy chcieli naprawić. Widzicie, teraz czaszki. Muszę wyjaśnić, o co chodzi z czaszkami. Czas cały czas w tej grze leci. Ale nie musimy spać w nocy i działać w dzień. Możemy też jeść czy pić i to nam regeneruje energię, ale spanie w nocy szybciej rzeczywiście nam też regeneruje energię, więc spać można w dowolnej chwili i tylko spanie zapisuje grę, to jest bardzo ważne. Tylko spanie zapisuje grę. Więc biorąc pod uwagę, że może wypaść jakiś tutaj bug, można zacząć grę całą od początku. Czyli tak, jakbym chciał na przykład to naprawić, to zdobędę dwa punkty, to będę musiał użyć na przykład tutaj tego fixa Knora kamiennego i proszę bardzo, naciskam F, trzymam, tracę energię, dzień się kończy, to mam wszystko ładnie napisane i proszę bardzo, jest, naprawione trochę. Mogę też naprawić tę część, proszę bardzo, też naprawię i w tym momencie zdobędę jeszcze jeden punkt. Ale o co chodzi z tymi czaszkami, moi drodzy? Z tymi czaszkami chodzi o to, mamy maksymalnie, to jest pułap górny. Ile możemy punktów z tego wyciągnąć? Maksymalnie możemy z tego wyciągnąć 4 punkty. Dlaczego? Ponieważ dwa są ujemne, ponieważ to ciało, które tu leży, miało dwie rzeczy z siebie wycięte. Powiedzmy. Albo jedną rzecz wyciętą i jedną... Znaczy ogólnie, jeżeli wycinamy coś z ciał, to tracimy na jakości tego ciała, które leży w grobowcu. To jest bardzo ważne i w ten sposób to się liczy. Wszystko, co jest nad... To jest maksymalna liczba, więc wszystko ponad czerwoną kreską to są punkty, ale nie może być wyżej niż liczba czaszek, bo wtedy nie będą te punkty naliczane. Ja tego nie wiedziałem do 30 czy 40 dnia, że te punkty nie będą naliczane po pewnym momencie i byłem strasznie zdziwiony, jak to się liczy, ale na szczęście udało mi się to zrozumieć, więc i tak jest nieźle. Teraz polecę szybko do domu się przespać, żeby gra mi się zapisała. Tutaj zbieramy wielkie pale kamieni, tutaj wielkie pale, czy pale kamieni, wielkie takie kawałki kamieni, tutaj zbieramy pale drewna, a tutaj mamy miejsce, gdzie możemy budować wszystko, tak? Użyjemy, to jest to miejsce, gdzie możemy budować różne crafting stations, tak? Czyli trunk, tutaj jest miejsce na drewno, tu możemy zwiększyć swoje miejsce, tu możemy mamy miejsce na kamień, ale teoretycznie te rzeczy na początku są nam zbędne, najważniejsze są rzeczy, które pomagają nam w crafcie, tak? Więc, łomatko, dobra, wrócę teraz tutaj do domu. Wydaje mi się, że możemy teraz się przespać spokojnie. Więc jak widzicie, teraz 5 energii w nocy regeneruje się. Przez pierwszą część nocy 3 i 4, przez drugą część nocy 5, a w dzień to 1 i 2. Także jest bardzo to ważne, żebyśmy wiedzieli kiedy spać. Bo wiadomo, w nocy się bardziej wyśpimy. Tutaj mamy kolejne ciekawe rzeczy, tu możemy gotować, tylko musimy dorzucać oczywiście różne drewno, żeby wygenerować punkty ognia i tak dalej. To mam nadzieję, że w swoim czasie pokażę. Na razie the hatch is closed for now. No właśnie, na razie mamy zamknięte wyjście. Tutaj do naszej, jak ona się nazywa? Piwnicy, tak? Tutaj mamy taki mini ogród, tu możemy, jeszcze nic nie mogę tworzyć, ale tutaj możemy albo sadzić drzewa, albo krzaki owocowe. Tu mamy wielki ogród, Stardew Valley pełną gębą. Tu będziemy mogli na początku go zbudować, ale na początku potrzebujemy pozwolenia. Ja wiem, gdzie to pozwolenie zdobyć już, więc spoko. A my tymczasem przejdziemy się teraz... O, możemy na przykład zbierać? Nie mogę, nie mam jeszcze odkrytej technologii, żeby zbierać. Przejdziemy się do miasta. Do miasta kawałek się idzie. Cały czas drogą na wschód. Tutaj mam na przykład... Ta mapa jest wielka. Nie ma tu w ogóle podglądu na mapę, to jest straszne. Albo ja naprawdę nie znalazłem nigdzie mapy, bo w sumie w opcjach nie ma napisanej żadnej klawiszologii. Mówię, alfa. Więc ja tu nie wiem, czy w ogóle gdzie jest mapa. Naciskam M. Nie testowałem wszystkich... O Jezu, nie testowałem wszystkich... Ło, co ja zrobiłem? Wyszedłem z gry. Nie dostawałem wszystkich klawiszy, ale nie zauważyłem nigdzie mapki, więc nie wiem, czy ona jest, czy jej nie ma.
Mapa jest gigantyczna, jest dużo stref, trzeba naprawdę mocno zeksplorować, żeby wiedzieć w ogóle gdzie chodzić, po co chodzić i jak chodzić i co jest ważne. Ja na szczęście już tę grę trochę upgrałem, więc wydaje mi się, że drugie podejście będzie o wiele bardziej dla mnie sensowne, bo wiem co robić w jakiej kolejności. I widzicie, tutaj też wokół tego miejsca są napisane symbole. Tydzień się składa właśnie z 6 dni, teraz mamy dzień z takim symbolem kobiety, tu jest symbol mężczyzny, słońce. To ja to nazywam księżyc, to są takie rogi, taki trochę mi się Loki kojarzy, a tutaj nie wiem co to jest. To może być coś spirytualnego. To jest nasza tawerna. Tawerna pod martwym koniem. A tu, żeby było ciekawe, jeszcze się triggeruje event. Ja miałem w ogóle buga związanego z tym, że nie odpaliłem go od razu i ten event się już więcej mi nie pokazał, więc od tego zacznę. Tu jest aktorka. Czego chcesz? Chcę ci zadać kilka pytań. Okej, wiesz ile razy to już słyszałam? Przyjdzie czas, musisz udowodnić, że jesteś warty mojego czasu. Demonstrate that you are worth talking to. I teraz pytanie, nie mam pojęcia jak mam zademonstrować to, żeby ona mnie polubiła, ale przy okazji odzywa się jakiś pisarz. Ja go nazywam Jaskier, bo taki podobny do Jaskra jest. I on tutaj chciałby teoretycznie zdobyć jej serce, on jest pisarzem i chciałby pisać jej listy. Tak? Ale ja się muszę skupić, może przeczytamy dokładnie za chwilę o co chodzi, bo ten quest mi się popsuł, ja w ogóle go nie zrobiłem, a to może jest dość istotne. Koleś chce, żebyśmy mu zdobyli papier oraz ink, czyli atrament, tak? Maybe you can get some. To jest nowy task, będziemy zdobywać naprawdę mnóstwo zadań od różnych osób, więc musimy zdobyć 10 sztuk papieru i zdobyć jeszcze ink, czyli atrament. Gdzie możemy to znaleźć? You may have some of it in your church or you can make it. Mogę zdobyć to w kościele, kościół jest zamknięty, dopóki nie będziemy mieli plus 5. Okej, możemy to zrobić. I'm just not used to my labor, but a skillful man such as you can surely do it easily. Also, we could get some from the old astrologer. He used to go to the lighthouse every moon day. No i właśnie, bo ciekawe, ja nigdy jeszcze nie odkryłem tutaj. Nie mam pojęcia, jak dostać się i gdzie jest, kurczę, ta latarnia morska. Ona gdzieś jest zablokowana jakimiś przeszkodami. He was my supplier before we had this rigorous fight. Okej, teraz możemy zapytać old astrologer. Whereas studying finished in town university, do miasta też się nie dostałem, trzeba być glad. Can you believe it? He turned out to be an idiot. He told me that Earth is round. What a nonsense. Actually, it is round. Oh god, you should definitely meet him. Funny poem. Astrologer must be smartest man around. Maybe he'll be able to get back home. Tak, bo my chcemy to naprawdę wrócić do domu. Ask about lighthouse. It's on a cliff to the east of the village. It hasn't seen active use for a while. Albo nie znalazłem tego nigdzie na wschodzie, albo muszę zbudować most tam. Bless the dead horse for staying open. Okej, cały czas jest otwarte. To już wiemy. No teoretycznie wiemy, co musimy mu zdobyć. I te questy wszystkie spisują się w tym jednym miejscu. Pod tabulatorem mamy wszystko. Mamy miejsce, gdzie mamy podsumowanie całej naszej postaci razem z inwentarzem. Mamy tylko 20 slotów, ale można oczywiście budować sobie tam skrzyneczki. Mamy drzewko technologii podzielone na te miejsca, które znacie. I mamy też known NPCs, czyli te wszystkie NPC, które spotkaliśmy razem z wypisanymi questami, ale nie zawsze są dokładne, tak? Więc teraz muszę udowodnić, że jestem warty jej serca, tak? Tutaj muszę zdobyć 5 punktów, wiadomo kiedy przychodzą. Tu są podpowiedzi, fajnie, ale nie zawsze te podpowiedzi są wystarczające, żeby pamiętać o wszystkim. Dlatego trzeba część po prostu pamiętać mózgowo, w głowie trzeba mieć. Dobra, pogadamy sobie teraz z Horadikiem. Horadik jest tutaj naszym barmanem i on będzie przede wszystkim kupował od nas rzeczy. Ale tu jest jedna ważna rzecz, której nie zrobiłem i muszę rzeczywiście przeczytać, o co tu chodzi, bo musimy zdobyć pieczątkę, zaraz zobaczycie dlaczego. Burial Certificate, tak, mogę mu sprzedawać, tak, tylko że może wypełniać za pieniądze. Oczywiście tych pieniędzy mają mało, ponieważ jest to ciężkie czasy, tak? Ale jak otworzysz kościół, to wtedy będzie więcej monet do ciebie przyjdzie. No ale kościół, naprawdę jeszcze nie otworzyłem kościół, nawet nie wiem jak działa. Ask about the garden. I found a... No właśnie, znaleźliśmy tutaj ogród, no i możemy go pogadać o nim z kupcem i on da nam jakby... permission, empty garden bed. Tak? Czyli teoretycznie musimy dostać pozwolenie od kupca. Keep listening. Sounds great. Okej, musimy go znaleźć. On prawdopodobnie będzie z takim słoneczkiem chyba. Chyba kiedy jest słoneczko, można go spotkać, tak mi się wydaje. O nie, jednak nie. To taki... Nie wiem jak to nazwać. Znaczek Diablo. Tak. I wiemy, gdzie go spotkać. I teraz właśnie, chcemy zamieniać to mięso. Meat is delicacy. Potrzebuje royal meat stamp. Potrzebuje odpowiedniej pieczątki. Ale jak ją zdobyć? No właśnie. Many years ago, there was an accident. O, to pewnie zjedli nie takie mięso, jak trzeba.
And I don't need a trouble the town. Does your meat have a stamp? Czyli potrzebujemy pieczątki z miasta. Ale jest też drugi sposób. I don't know even know where you can get unauthorized meat, but wow, it's really good. About the stamp, my hands are tied. Okay, czyli gdzie mogę zdobyć tę pieczątkę? You can send a form to the royal court through the mailbox near your church, but it will cost you a bundle. No właśnie, to zapomniałem, czyli skrytka pocztowa przy kościele, żeby zdobyć. To będzie mi trochę kosztować. Jest też inny sposób. Jesteśmy sąsiadami, więc podam ci drugi sposób, ten taki niecny. There is this guy called Snake. I think he has fake royal stamp. Musimy tego Snake'a, ja tego nie zlokalizowałem, bo nie pamiętałem, kiedy on jest i gdzie on można go spotkać. Nie widziałem go od jakiegoś czasu. You can ask Miss Charm. She comes here every I bet she can help you find Snake. To dlatego nie znalazłem Snake'a. Ponieważ muszę zdobyć jakby jej serce. Kurczę. No dobra. I możemy tutaj robić trade. Mam nadzieję, że zrobimy ten trade. Oh, Keeper. Could you... Aha, jeszcze mam dodatkowy quest, czyli musimy zanieść list do naszego kowala. To wszystko jest ważne, bo to wszystko rozpoczyna, otwiera nam drogi do questów, które pozwolą w ogóle cokolwiek działać tutaj. Możemy sobie kupować też jedzenie, więc kupimy sobie naprawdę trochę jedzenia, żeby w razie czego móc biegać. A kupimy sobie na razie 3. Widzicie, jest wymiana towarów, zdobywa 72 miedziaki, super, na pewno nam się to przyda i teraz możemy oczywiście jeszcze tutaj to wszystko jakby przypisać, czyli jakbyśmy chcieli przypisać coś do szybkiego, mamy cztery, jak to się nazywa, quick sloty, możemy tak przeciągnąć, naciśniemy jedynkę, będziemy mogli zjeść, to będzie regenerować nam energię. Dobra, to teraz tak, it's you again. Be confident, ja to muszę zdobyć, nie mam pojęcia. Be confident, potrzebuję pięciu czegoś. Demonstrate that you're worth taking. Nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić, żeby jej zaimponować. Pięć dziwnych symboli. Nie mam pojęcia, co to. Naprawdę, więc nie wiem, jak zdobędę informacje o Snake'u. Nie wiem, jak będę mógł opylać jemu mięso. Ale może ten mailbox pomoże. Najgorsze to, że zaraz powinienem wrócić się do naszej wioski i zapisać sobie progres, ponieważ wiem niestety, że gra potrafi zawiesić się podczas dialogów. I już mi się zawiesiło kiedyś tutaj podczas dialogów. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać tego po raz czwarty. Więc tak, tu dochodzimy do naszego kowala, który, tak, nazywa się Cresswold. Tu proszę bardzo, masz list. Okej. Przepraszam, że byłem tak niemiły dla ciebie. Tak już mam. I teraz tak, bo on chce, żebyśmy pokonali slajmy. Oczywiście, co to za gra, gdzie nie ma slajmów, tak? Ale on nam da Rusty Sword, który musimy naprawić, dostając ostrzałkę. Ta ostrzałka jest super, dostaliśmy też Energy Potion, gdyby nam zabrakło. No dobra, teraz mamy nowy task, czyli musimy po prostu zabić te dwa slajmy. Tak, tu jest informacja, jak działa energia. Możemy jeść, każda akcja to jest oczywiście użycie energii, spanie też regeneruje nam energię. Czyli tak, możemy go spytać, gdzie możemy znaleźć różne źródełka na wydobywanie materiałów. I już zdobyliśmy dzięki temu kolejny blueprint. Czyli zdobywamy, jak widzicie, jak to się mówi, reputację u różnych osób i te różne osoby dają nam dostępy do różnych innych rzeczy. Teraz jak działa ostrzałka? Grindstone. Bierzemy sobie coś, co jest zepsute, użyjemy ostrzałki, oczywiście wymaga to od nas pracy i w tym momencie mamy miecz naprawiony. Wszystkie przedmioty się psują, trzeba na to zwracać uwagę. Widzicie, dostałem punkt czerwony research. Spacja to jest atak mieczem. Dziwnie to wygląda, ale rzeczywiście tak jest. Dobra, oczywiście one mogą zadawać nam obrażenia, trzeba uważać. Wszystko to wymaga energii, o jednego ubiliśmy i drugiego też ubiliśmy. Pięknie, wszystko poszło bez problemu. I tu mi się ostatnio zawiesiło, mam nadzieję, że teraz się nie zawiesi. I defeated the slimes, task completed. Super, great job. I mogę zostawić sobie ostrzałkę, więc super. Idziemy już od niego, nie będziemy z nim na razie gadać, bo boję się o to, że właśnie coś się zatrzyma, coś nie dojdzie. Zazwyczaj w tym momencie, czyli na przełomie dnia i nocy, przyjeżdża znowu osioł i ten osioł przywozi nam kolejne zwłoki, które trzeba zakopać, więc non-stop jakieś zwłoki będą do nas przybywać, które musimy zakopać, jak im szybciej tym lepiej, teoretycznie, bo to one się psują, szczególnie jakbyśmy chcieli z nich wycinać coś, na przykład to mięso, które potem możemy albo właśnie sprzedać, albo pokroić i upiec i zrobić z tego jakąś potrawkę, żeby nie kupować jedzenia. Tutaj naprawdę jest dużo łażenia, nie można w żaden sposób biegać, ja nie znalazłem żadnej opcji, żeby biegać tą postacią, więc wszystko trwa bardzo długo, jeśli chodzi o podróże, tak ja wam to utnę. O, i teraz proszę bardzo, pojawił się znowu nasz kolega Mortek, który tu jest Gary, jakąś tak się nazywa. Gdzie byłeś? Okej, okay, byłem w wiosce. Dobra. Stealing my thoughts, okej. Okay. There is a cellar, on mówi nam, że tu jest rzeczywiście jakaś piwnica, która może nam, w tej piwnicy możemy coś fajnego znaleźć. I rzeczywiście tak jest.
On musi nam jakoś pomóc, przypomnieć sobie, jak mam wrócić do domu, tak? Ale żeby on nam pomógł, ask Smil Morrow, can you tell it was rhetorical? Okay. Czy on potrzebuje pewnie piwa? Tak, on będzie potrzebował piwa, żeby cokolwiek nam więcej powiedzieć. A potem będzie chciał jeszcze więcej alkoholu. Także nie będzie prosto. Teoretycznie claim property i teraz możemy budować różne rzeczy. Ogrody to możemy coś sadzić, tylko jeszcze ani razu nie udało mi się nic posadzić, bo potrzebna jest nawóz, potrzebne są jakieś nasionka, a tych nasionek jeszcze nie udało mi się zdobyć. Ogólnie będziemy, mam nadzieję, po drodze jakoś ogarniać to wszystko i próbować zrozumieć, jak ta gra działa ze wszystkimi aspektami. Przydałoby się też trochę zacząć coś robić na tej naszej, na tym naszym graveyardzie, ale na początku idźmy tam, gdzie nam sugerują. O, proszę bardzo, i mamy, co to za dźwięk? I to jest dziwna, magiczna postać. Wygląda jak jakiś, kurde, whistle. Jakiś kurcze, ork. I on co nocy będzie tu przychodził i będzie próbował przejść przez te drzwi. Tak? My możemy oczywiście tam się dostać, tylko musielibyśmy przez to przekopać. Ja w ogóle, najlepsza sprawa. Bardzo dużo surowców kosztuje wykopanie tego, bo to naprawdę ciężko zdobyć i dużo trzeba pokombinować, żeby móc to robić. Jeszcze mnóstwo energii. I potem to jest jakiś skrót tutaj do wioski, tylko że z drugiej strony tam jest zamknięty ten skrót. I trzeba znaleźć opcję, jak otworzyć klapę z drugiej strony. Ja tego nie znalazłem, więc mnóstwo surowców to wyplułem. Nic z tego nie miałem. Więc tak, tutaj mamy, zobaczcie, w tych siatkach na przykład mnóstwo mąki. Czy to jest, chyba jest, tak, to jest mąka. Możemy oczywiście wszystko niszczyć. Jak będziemy to niszczyć, będą wypadać czasami jakieś bardzo ważne metalowe części, albo na przykład jakieś deski, co jest dla nas dość istotne na początek, więc można się tym zająć na start. Mam nadzieję, że czasami jakaś deska wypadnie, czy jakiś gwóźdź. Potem muszę iść zobaczyć, czy przypadkiem jakiegoś trupka nie ma. Ale wszystkie takie akcje właśnie siłowe przede wszystkim, czy z craftem związane, dostajemy za nie właśnie dużo czerwonych pypków, tak? Dobra, zobaczmy, jak wygląda zewnętrze. Zaczął padać deszcz, więc też deszcze są, jest zmiana klimatu, są mgły. Wszystko fajnie wygląda, zobaczmy, czy mamy jakąś. Nie mamy, jeszcze nie dostarczyli nam żadnego nowego ciała. Bardzo dobrze, no i oczywiście będziemy musieli też czyścić tutaj to całe miejsce, żeby mieć możliwości tutaj też sobie stawiania, bo to jest nasze miejsce do budowania naszych stacji, tak? Craftu. Przede wszystkim, żeby zbudować jakąkolwiek stację do craftu, to przede wszystkim musielibyśmy trochę sobie tutaj pomóc. Właśnie odpowiednie technologie poznając. Widzicie, energia nam się zaraz już kompletnie skończy, ale przynajmniej zrobimy sobie miejsce na pierwsze stacje. I teraz tak, mamy. Zobaczmy, czy możemy już coś odkryć. Na początku, o właśnie, możemy zrobić sobie piłę, będziemy mogli wtedy robić sobie proste deski. Nie takie fajne deski, tylko takie proste deski. I pale, które się też przydadzą. Te dwie rzeczy są naprawdę bardzo istotne. Ta mniej, znaczy już teraz wiem, w jakiej kolejności, więc mamy 5, mamy 8, 3, więc możemy kupić to i proszę bardzo, unlock. I w tym momencie mamy dostęp tutaj do zbudowania naszej pierwszej ważnej rzeczy, czyli Sawhorse. Potrzebujemy aż 10 patyków, to zaraz pozbieramy te patyki. Tak samo jak tutaj będzie nam też piec potrzebny, ale do tego potrzeba mnóstwo kamienia i elementów metalowych, to na pewno się będziemy musieli mnóstwo kasy na początku zainwestować, bo możemy to oczywiście kupować od naszego kowala na początku, zanim będziemy mogli przetapiać sami. Tak, bo możemy oczywiście sami wszystko przetapiać, wszystko sami robić. Tego nie mogę ściąć. Dobra, potrzebujemy trochę patyków. Patyki na pewno wypadają z tego. Energia też się powoli kończy, więc teoretycznie wiecie, jak jest. Moglibyśmy też pójść do miasta, ale to znowu kupa trasy, żeby właśnie pójść do handlarza, bo to jest moment, kiedy handlarz jest w wiosce. O, dobra, i naciśniemy jeden, to sobie zjemy te paluszki rybne. Znowu mógłbym iść do handlarza, wziąć sobie quest i wiecie co, ja śmignę tego handlarza. Przy okazji pokażę, że możemy zbierać, proszę bardzo, takie owocki, o, z krzaczków. One są jednorazowego użytku, pewnie gdy będziemy sadzić własne, to będzie wielorazowy użytek. To ogólnie jest droga do takiego magicznego miejsca, gdzie będą palić wiedźmy i również miejsce do winiarni. Ale winiarnia na razie jest zamknięta przed nami. O, i tu jest ten kupiec i możemy z nim teraz sobie pogadać, jakby przyszła noc, to już by uciekł stąd. Dzień dobry, panie kupcu. A, i on ma ogólnie czkawkę. I możemy spróbować jakoś pozbawić go tej czkawki, zdobywając odpowiednie, z tego co pamiętam, kwiatki. Ale nie przyspieszam dialogi, no bo wiecie, ja wam tu tłumaczę teoretycznie, co on mówi. Tak, więc możemy go na przykład wystraszyć. Scare him. Boo! O, i teraz dzięki temu on będzie, nic to nie poradziło, bez sensu, a on się okazuje, że jednak mu pomogło, tak? No dobra, pogadajmy o nim, jeśli chodzi o ogród. Tak, że on teoretycznie tak z niego nie korzysta, ale może mi sprzedać to za 10 golda. To za dużo. Okej, okay, a 5 to też za dużo. I możemy jakiś barter.
ustalić. Teoretycznie będę musiał mu dostarczyć sporo różnych warzyw. Deal. Jak to zrobię, wtedy będę mógł całkowicie uznać, że to już jest moje, tak? No taki po prostu about our deal. Musimy dostarczyć mu 20 marchewek, 15 sałaty, 10 cebul i to jeszcze takie z gwiazdką. A skąd zdobyć seeds? I don't train cheap stuff, I experience some quality local farm. If you need some money, I can lend you some. Może mi pożyczyć 5 srebra, ale potem będę musiał mu oddać 10 srebra. Teoretycznie możemy wziąć, bo złoto zawsze się przyda. Okej. Okay. I będę musiał mu teraz oddać 10. Ask about seeds, okej. Okay. How can I help you, my friend? Stomach problems. Tak, hiccup grass jest potrzebny, żeby znaleźć. Ja wiem, gdzie to znaleźć. Trzeba to znaleźć na swampach tak zwanych, ale... Żeby dostać się na mokradła, musimy na początku zbudować tam most. A to nie jest proste. Musimy zdobyć mnóstwo surowców, żeby dostać się na most, ale most jest bardzo ważny, bo tam są takie dwa źródła. Bardzo ważne. Źródło wielkich kawałków żelaza i źródło węgla, który będzie nam potrzebny, jak już będziemy mieli piec. To wszystko w swoim czasie się dowiecie. Nie wiem właśnie, na czym polega, kiedy przyjeżdżają nam te zwłoki, a kiedy nie przyjeżdżają. Zawsze w tym momencie powinny przyjechać zwłoki. Do tej pory nie przyjechał osioł jeszcze. Dlatego zastanawiam się, co tak naprawdę triggeruje nam to przyjazdy osła. W tym momencie nie musimy na razie zajmować się żadnym innym trupem. Być może jest to jakaś losowość, tak? Więc idziemy spać i jeszcze na koniec tego dnia, czy na koniec tego odcinka pierwszego, spróbuję trochę ponaprawiać nam te grobowce, bo wiem, że to jest dość istotne, szczególnie na początku. I po części też postaram się tutaj posprzątać, bo tu też wyjdą jakieś, może jakiś gwóźdź wypadnie, czy jakaś metalowa część. No, trzeba teoretycznie wiedzieć, co jest najważniejsze na początku. Ja mniej więcej pamiętam, co jest najważniejsze, żeby robić. Żeby jak najszybciej przyspieszyć progres, który zawaliłem w swoim pierwszej grze, nie wiedząc kompletnie po macku grając. O, i gwoździe wypadły, tak? I jakieś nawet metalowe części. Bardzo ważne to są rzeczy. Dopóki nie będziemy mieli pieca, bardzo ciężko będzie nam to robić samemu, będziemy musieli to po prostu kupować, więc trzeba wiedzieć, na co wydawać kasę. A szkoda, że trupy nie przyjeżdżają, bo z trupów mamy tę kasę w końcu. I tylko z trupów możemy zarabiać gotówkę w tym momencie, albo sprzedając jakieś rzeczy, ale to jest ciężkie. Teoretycznie cała nasza kasa rzeczywiście jest z zakopywania zwłok pod ziemią. Więc jak widzicie, jakoś mamy teraz minus 25, trzeba przede wszystkim pozbyć się tych wszystkich krzaków, postarać się poodnawiać to, co się da poodnawiać. Patyki na pewno nam się i tak przydadzą. No i proszę bardzo, możemy naprawić teraz to, bo mamy jeszcze ten sprzęt do reparacji kamiennych części grobowców. Nasz kit, dobra, tu już jest plus jeden. Co możemy tu zrobić? Tu musimy użyć, proszę bardzo, tym razem drewniany, tak? Więc no, bardzo ciężko będzie nam szybko ogarnąć sprawę i rzeczywiście stworzyć z tego już coś takiego zacnego i fajnego. Ale będziemy się starać jak najszybciej do tego doprowadzić. Bo grobowce składają się z dwóch części. Mają krzyż i mają tę taką otoczkę, tak? Jakbyśmy chcieli tutaj dodać jakąś własną, to moglibyśmy oczywiście, tylko ja chyba tutaj nie mam. Nie wziąłem jej ze sobą? A może ja już ją postawiłem, bo możemy oczywiście takie... A nie, bo my mamy możliwość tworzenia takich rzeczy, tak? Mamy to w krafcie dostępne. Teoretycznie patyczki chyba nam się przydadzą. Ile mam tych patyczków już? Czy możemy coś... O, firewood możemy już odkryć, super. A czy możemy coś jeszcze? Coś innego jest istotnego. To jest w sumie też całkiem ciekawe. Będziemy mogli wtedy rzeczywiście tworzyć o wiele więcej niż tylko zwykły wooden gravestone. Możemy robić nawet i kamienne wtedy, ale do tego potrzebna nam jest odpowiednia stacja. Tak? Ja to nazywam stacja, bo to jest station po angielsku. Transplanting. Możemy, proszę, to jest w sumie istotne, bo będziemy mieli mnóstwo możliwości właśnie farmienia, ale to nie jest istotne w tym momencie. Primitive forging na pewno nam się przyda. Bo tutaj mamy furnace, trzeba go koniecznie zbudować jak najszybciej się da, a potem będziemy mogli mieć primitive, właśnie to jest też istotne, ale wydaje mi się, że firewood, chopping place, no firewood przyda się do gotowania, to nam się, wydaje mi się, to przyda nam się bardziej, żeby móc tworzyć właśnie te elementy metalowe. Dobra, my dalej będziemy inwestować kasę. Jak usłyszymy dzwoneczek, tu będzie powinniśmy usłyszeć dzwoneczek, to przyjechały kolejne zwłoki do zakopania. Dziwne jest to, że nie przyjechała jeszcze ani jedna zwłoka. Tak, to jest naprawdę dziwne. Właśnie, tu jest mailbox. O, jest dzwoneczek. Royal Services. There is nothing here. No właśnie. Czy teoretycznie tutaj nie ma nic. Więc ja nie mam pojęcia, jak w ogóle zrobić, co zrobić mam w ogóle, żeby móc uruchomić system, żeby tego Snake'a znaleźć, żeby móc sprzedawać to, sprzedawać ten... nie mam w ogóle energii, nie chcę, idę spać. Żeby sprzedawać mięso.
ze zwłok, tak? Moi drodzy, na tym zakończę odcinek, bo idę teraz już spać. Zaczniemy następny od tego, że pójdę ogarnąć tego trupa i pewnie wyciąć mu to mięso, bo to mięso będzie można potem poogarniać, więc idziemy sobie spać. I w momencie, nawet można pójść spać tylko na chwilę, tylko po to, żeby właśnie zapisać grę. Jak widzicie, dzień już minął. Teraz będzie pewnie dzień Inkwizytora, bo kojarzę po oznaczku, ale Inkwizytora na pewno zostawimy sobie na później. No i co? Będziemy mogli oczywiście przerobić, podziapać te mięso na takie plastry, a potem jak zdobędziemy odpowiednio dużo ognia, żeby tutaj dorzucić, dlatego firewood jest istotny, bo tylko jedna sztuka, a nie 10 patyków, to będziemy mogli na przykład sobie tutaj zacząć już robić takie pożywienie bardzo podstawowe, czyli baked meat. Dwie sztuki po 15 energii każda, a 10 tego ognia jest potrzebne, jeden firewood i mamy wtedy takie żarcie. Taka podstawowy sposób, zamiast sprzedawania tego mięsa, to przerabiania tego na pożywienie, tak? No, w każdym razie, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jak widzicie, mogę Soul Horse tu już postawić, to będę robił oczywiście w następnym odcinku, a ja tymczasem na sam koniec, dla tych, którzy chcą zobaczyć, dla tych, którzy nie chcą spoilerów, nie patrzcie, to wygląda trochę jak mapa, więc dzięki temu można poznać, gdzie można iść, w którym miejscu, więc Lighthouse jest jakoś tutaj drogą na wschód, tylko ona jest jakoś tam pozamykana. Ja wam pokażę swoją pierwszą rozgrywkę, tak? Widzicie, tam miałem cały czas jeszcze minus 5, żeby pokazać wam, do czego można dążyć. Także dzień dobry, nie będę wam jakby wszystkiego pokazywał, ale dążymy do czegoś takiego. Takie rzeczy możemy tu zbudować. Jest piec, są tutaj bele, które zbieramy po zcinaniu drzewa, są różne crafting stations, które dają nam różne możliwości. Też wam nie chcę jakby za bardzo spoilować tego, co dokładnie to wszystko robi. A tutaj już zacząłem budować swój ogród, pierwsze rzeczy, jakiś kompost zrobiłem, czy ogródek, ale to wszystko wymaga przedmiotów nawet, które nie wiem gdzie zdobyć, to po prostu trzeba wszystko pogarniać. Tu mam kolejne ciało, które czeka. Pal do zabrania i zobaczcie, ile tu już grobowców powstało, tak? Ile już tutaj trupów ogarnąłem. Nie wiem dlaczego właśnie tam jeszcze żadnego dodatkowego trupa nie dostałem, czy zwłoki. Także mniej więcej tak to wygląda. Dalej wszystko pozamykane. Dalej tutaj przez cały ten czas, zobaczcie, nie mogę wysłać prośby do miasta o ten o ten stempel. Dlatego ten stempel, nie wiadomo w którym momencie ten stempel zdobędziemy. Snake'a nie jestem w stanie zdobyć, w ogóle nie mam odblokowanych tutaj, no to widzicie, też odblokowywałem dość sporo, tak szybko wam pokażę, żeby też bez jakichś większych spoilerów, ale dużo rzeczy podblokowywałem, ale najgorsze jest to, że właśnie tutaj nie mam w ogóle aktywowanego questa ani z tą aktorką, ani z tym gościem, który coś tam pisze, bo on nie jest tutaj na tej liście, dlatego to się chyba trochę zbagowało, no ale pokazałem wam mniej więcej, jak to wygląda. Więc pytajcie, jak macie jakieś pytania, to trochę tę grę poznałem, więc możecie zadawać śmiało mi pytania, trochę wam poodpowiadam. Ja też dopisałem też do twórców ze swoimi uwagami, może mi odpiszą, jak następne odcinki będą powstawać. Dziękuję wam serdecznie za wspólną rozgrywkę w Graveyard Keeper. Czekam bardzo na wersję ostateczną. Jeszcze mi się wydaje, że z jeden, może dwa odcinki nagram tej alfy, żebyście zobaczyli, o co chodzi, bo gra naprawdę mocno mnie wciągnęła i wydaje mi się, że naprawdę jest to świetna gra, gdzie będziemy robić mnóstwo różnych rzeczy, ścinać, kopać, pielić, zakopywać, kurcze trupy, no niesamowite rzeczy mogą się tu dziać. Ja się niesamowicie nią rejaram i zobaczymy, czy rzeczywiście spełni nasze wymagania i nie będzie to zbyt duży grind, taki jak był w Punch Club, bo ta gra była jednym wielkim grindem, który z czasem się po prostu znudził, bo cały czas wykonywało się te same czynności. Oby nie było tego samego z Graveyard Keeperem. Dzięki bardzo, wielka piona i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!